pani zauważyła, płace mamy, jakie mamy. Żeby nie zostać tym przysłowiowym frajerem, nikt nie chciałby. Chciałabym po prostu znać jasne kryteria rozliczenia i nas, i was, i po prostu, żeby to funkcjonowało. Jestem bardzo za tym, żebyśmy na następnej olimpiadzie tak triumfowali jak Anglicy w Londynie. I myślę, że to do tego dążymy. Ja myślę, że odpowiem. Proszę Państwa, może odpowiem tak, że Pani będzie z tego niezadowolona, ale proszę uzmysłowić sobie to, że my nie narzucamy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej żadnych nowych godzin, żadnych nowych obowiązków. Państwo macie 3 godziny w swojej siatce lekcyjnej i tyle pracujecie. Także to jest pomoc z naszej strony. Trudno by było, żebyśmy jakby, nie wiem, dopłacali do pensji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, że prowadzi ten program. Nie, to jest państwa, to jest pomoc państwa, ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego do tego, żeby poprowadzić dobre wychowanie fizyczne. Natomiast to, o czym mówiła Dorota, jeżeli będą możliwości ze strony gmin, żeby pomógł wam nauczyciel wychowania fizycznego, obawiam się, że to będzie w ten sposób zrobione, że część będzie pracowała w ramach godzin karcianych i przyjdą do was też bezpłatnie za to. Jeżeli znajdą się takie samorządy, jak samorząd jeleniogórski, że będzie chciało za to zapłacić, to chwała mu za to, ale to dla nauczyciela wychowania fizycznego jest dodatkowe zajęcie. Dla państwa jest to zajęcie, które macie w swoim etacie. Ja chciałam się tylko upewnić, jeżeli chodzi o pływanie w drugim roku. Czy szkoła musi to realizować? Bo jeżeli są małe szkoły gminne, które są bardzo daleko oddalone od miasta, koszt dojazdu może być rzeczywiście duży. Czy ona musi zrealizować te wszystkie godziny, czy na przykład wyjechać raz czy dwa razy, żeby dzieciom pokazać wodę? Odpowiedź jest bardzo krótka. Nie musi. Ja zresztą w wystąpieniu powiedziałem, będziemy wspierali, jeżeli szkoła będzie zainteresowana i tak dalej, i tak dalej. To jest z jednej strony, kolokwialnie, marchewka dodatkowa, że jeżeli szkoła będzie zainteresowana, to jest tak, bierzemy to pod uwagę. Natomiast mamy też świadomość tego, że basenów w Polsce jest 840 bodajże. Nie każda gmina ma taką możliwość, tak? Nie każda szkoła ma fundusze, organ prowadzący, etc. To nie jest obligiem. Obligiem, proszę Państwa, jest nauczyciel. Jest nauczyciel. Ta inwestycja w kapitał ludzki. Kapitałem ludzkim są nauczyciele, takie fajni tutaj. Jest to zadanie, które podnosi kompetencje, daje pewien nowy zasób wiedzy, który można otrzymać. I dwa, my wspieramy też szkoły. Doinwestowujemy je w sprzęt, tak, którego często nie ma po prostu. Zdaje się, że czas, bo pociągi się zaczynają powoli zbierać, te najbliższe. Szanowni Państwo, w takim razie podsumowując, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w tym gronie, w tym miejscu, w tym dniu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy Państwu przekazać informacje. Myślę, że tak jak Pani Minister powiedziała, rewolucyjnym projekcie, dzięki któremu możemy zmienić rzeczywistość, dzięki któremu, tak jak tu dzisiaj powiedziano, pani Bona powiedziała, uruchamiamy pewne koło zamachowe. To jest koło zmian. Państwo w klasach 1-3 uruchomicie koło, które tak naprawdę dotknie nauczycieli klas 4-6 gimnazjów i liceum. Programy Ministerstwa Sportu na tę chwilę są tylko ukierunkowane na szkołę podstawową. To jest pierwszy krok, proszę Państwa, ale ten krok trzeba zrobić. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj przybyli. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo. Mam nadzieję, że nasze informacje i materiały były przydatne, przekonały Państwa, czy dały dodatkowe informacje do podjęcia decyzji, bo czas decyzji przed Państwem. Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy Państwa gościć i w imieniu współorganizatora, czyli Szkoły Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Edukacji, które też objęło patronatem naszą akcję. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i myślę, że do zobaczenia już w programie. Dziękuję. Proszę Państwa, tam gdzie mieliście przed...
przerwę kawową. Wiem, że z kłopotami i z kolejką. Teraz bez kolejki zapraszamy Państwa na lunch.